Witajcie kochani. Jeszcze raz chciałem wspomnieć kilka słów o alkoholu, ponieważ tu na przykład w Hiszpanii, na Teneryfie i nie tylko na Teneryfie, również i na południu Hiszpanii widziałem, że dużo ludzi młodych po prostu bierze się za alkohol, no i piją tego alkoholu ogromne ilości, ludzie młodzi nieraz. I nie tylko, też widziałem ludzi, którzy popalając papierosy tutaj w Hiszpanii, nie tylko w Hiszpanii, w Polsce również. Dlatego jeszcze raz właśnie robię ten film dla was, drodzy kochani, żeby was uświadomić, że alkohol, na przykład wypicie dwóch kieliszków dla mężczyzny, po prostu powoduje już pewne zmiany w mózgu, które nie są korzystne dla nas, wypalanie neuronów tak zwane, i dla kobiety jeden kieliszek wystarczy i również są te po prostu neurony wypalane. Przez to osoba się staje coraz po prostu bardziej, no, ta inteligencja jakby jest coraz mniejsza i nie ma takiego jakby jakiegoś logicznego myślenia u osób. Osoba, która ma wypalone neurony, jest bardzo łatwa do manipulacji. Osoba, która pali papierosy, tworzy to dziury w aurze i też mają dostęp do takiej osoby byty, które się potem podczepiają, podciągają energię z danej osoby. Także jeszcze raz powtarzam, że alkohol, papierosy nie są to rzeczy dobre dla was, drodzy kochani. Tym bardziej takie rzeczy jak marihuana, palenie, branie narkotyków. Również nie są to rzeczy sprzyjające, że jesteście silni i zdrowi, ponieważ robią tak zwane dziury w aurze i przez te dziury po prostu dochodzą do was byty, które podczepiają się i manipulują waszym umysłem. Powodują mniej więcej taki stan, że co chwilę kładziecie ręce na papierosach i bierzecie papierosa za papierosą i go palicie. To właśnie nie jesteście wy, drodzy kochani, tylko to są te byty, które was kontrolują, wasz umysł dokładnie, które są podczepione dokładnie do waszego umysłu i kontrolują wasz umysł, że co chwilę bierzecie za puszkę piwa i pijecie, lub bierzecie za kieliszek i nalewacie sobie i pijecie tą wódkę czy tam dany alkohol. To właśnie są, drodzy kochani, te byty, które was do tego jakby pchają w tym kierunku. Żeby się od tego wszystkiego uwolnić, od tych bytów i od tego wszystkiego, jak to zrobić? No to ja bym polecił tutaj jakby zrobienie peelingu ze soli, taki po prostu peeling ze soli, kubek z solą i po prostu nalać ciepłej wody i umyć się tą solą całe ciało. A druga taka rzecz ciekawa, co bym chciał wam, teraz to się dowiedziałem w tym roku, to jest właśnie ten wyciąg z korzenia kudzu. Wyciąg z korzenia kudzu powoduje to, że właśnie ten ekstrakt, który jest właśnie w takich kapsułkach, jak się go po prostu bierze, no to on powoduje jakby uleczenie danej osoby z tych właśnie nałogów. Alkohol, narkotyki, papierosy itc. itd. Także jeszcze raz powtarzam, że te nałogi alkoholu i również tytoniu są bardzo silne, ale możemy po prostu z nimi sobie powalczyć i jeżeli osoba jest naprawdę nie do końca taka słaba mentalnie, no to jeszcze sobie dany mężczyzna, który jeszcze ma tam siłę jakąś tam w sobie mentalną, który do końca nie jest po prostu wypity z energii, może po prostu jakby mentalnie powiedzieć sobie: od dziś nic, nie piję, koniec, ani nie palę, odrzucam to, koniec. I taka afirmacja mentalna spowoduje to, że po prostu odrzucamy to od dziś. I od dziś nie pijemy i nie palimy papierosów. Jesteśmy po prostu zdrowi, pełni sił, nasze pole auryczne jest silne, wzmacniamy, medytując nad naszym polem aury, każdy raz, każdy dzień nasze pole auryczne się wzmacnia. Osoba, która przeszła, jest po paleniu papierosów, po piciu alkoholu, to właśnie proponuje właśnie taką terapię, żeby się usiadła w jakimś spokojnym miejscu, czy na tapczanie, niekoniecznie musi usiąść w pozycji jogina, może po prostu usiąść w jakimś spokojnym miejscu jakkolwiek, czy na tym kanapie, czy na krześle, czy gdziekolwiek, ale żeby była sama i żeby zaczęła medytować o tym, że pole auryczne po prostu się wzmacnia. Ja osobiście taki i taki, czy Jarek, czy jakiś inny, wzmacniam moje pole aury, wzmacniam moje pole energetyczne i dzięki tej konfirmacji, którą robicie sobie każdy dzień, wasze pole, wasza aura wzmocni się, ponieważ wasze słowa i wasze jakby konfirmacje słowne powodują zaburzenia w waszej pranie, w waszym polu aury i wzmacniają wasze pole aury. To jest bardzo ważny czynnik, żeby tą aurę po tym wszystkim, po tych dziurach astralnych, po tym wszystkim, co było, żeby po prostu ją wzmocnić. I to jest bardzo ważny aspekt i o tym nie możemy zapomnieć, bo tak naprawdę sami możemy być po prostu lekarzami własnego życia. Możemy po prostu sami się wyleczyć z pewnych nałogów, które po prostu żeśmy wpadli. Na marginesie proponuję właśnie tą podkładkę do harmonizowania wody, jak również odpromiennik mineralny, który jest bardzo zdrowy, można go kupić na linku.